pobliżu Warszawy powstanie pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Przetwarzania i Gromadzenia Danych w chmurze. Informację przekazał podczas ostatniego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj po raz pierwszy w naszej historii mamy szansę być nie tylko częścią wielkiego, globalnego procesu transformacji cyfrowej, ale też ogromnie na tym skorzystać. Skorzystać dlatego, że w Polsce zgromadziło się ogromnie dużo talentów, talentów informatycznych, programistów komputerowych, inżynierów, software developerów, ale także specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Chmura to nie tylko baza danych, ale przede wszystkim zbiór nowoczesnych technologii, które pozwolą edukować ekspertów i rozwijać ich kompetencje. And so it's with great privilege. Cieszymy się, że Microsoft będzie wzmacniał możliwości przetwarzania w chmurze w Polsce i że będzie rozwijać polską dolinę cyfrową. Przetwarzanie w chmurze to teraz technologia, która jest dostępna dla wszystkich firm działających w Polsce. Jest to technologia, która pozwala zaoszczędzić środki finansowe, zoptymalizować działalność. Technologia, która przyciągnie globalne firmy do Polski. To technologia, która pozwala polskim firmom skorzystać z najnowszych możliwości sztucznej inteligencji. Dzięki temu organizacje rządowe, pozarządowe, ale i przedsiębiorcy będą mieć łatwy dostęp do danych. Będą mogli wprowadzać innowacje rozwiązania technologiczne, tworząc konkurencję na rynku cyfrowym. To tak zwana rewolucja 4.0. Uruchomimy wart 700 milionów euro program pożyczkowy dla wszystkich firm, które będą zainteresowane transformacją chmurową. W czasach drogiego pieniądza, w czasach wywołanego kryzysem na Ukrainie, wojną wywołaną przez Rosję, drogiego pieniądza, my zaoferujemy jedne z najtańszych instrumentów na rynku właśnie dla tych, którzy będą chcieli swoje firmy transformować w stronę chmury. Chmurowe centrum ma powstać w trzech niezależnych od siebie lokalizacjach, z których każda będzie miała swoje centrum danych. Polska Dolina Cyfrowa ma powstać w ciągu 4 lat.